Trenerze, Michał Probierz, trener Jędrzej Robisz, prosimy. Wydaje mi się, że zdawajmy sobie sprawę, czy tam się tylko jedynego, która przyczyniła się po ostatnich spotkaniach, my przegraliśmy. I że należy może trochę głośniej. No, akurat zdawałem sobie sprawę, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie, bo my po porażce 2-3 z Lechem, Piast po porażce 4-0 na Polonii, to na pewno był to taki mecz, który dla jednego zespołu, drugiego zespołu bardzo ważny. Dla nas istotne było to, żeby się dzisiaj odbić od tego zera, no udało się, że zdobyliśmy jeden punkt, ważne, że nie straciliśmy bramki, ale szkoda w szczególności pierwszej połowy, w której dominowaliśmy, gdzie byliśmy zespołem groźniejszym, stworzyliśmy sobie sytuację. A w drugiej połowie początek był na pewno podbyt tam do Piasta i trzeba powiedzieć, że to były dobre interwencje Grzesika Sandomierskiego i generalnie na koniec jest ten wynik sprawiedliwy. Dla mnie na pewno to szkoda, że nie udało się zrobić tych punktów, ale jeden jest dla nas też bardzo istotny, bo zrobiliśmy go, odbiliśmy się od dna i zawsze ten jeden wygląda lepiej jak zero. Dziękuję bardzo. Panie trenerze. W Ekstraklasie każdy punkt jest cenny, każdy punkt jest ważny i każdy punkt należy szanować. My ten punkt szanujemy. Punkt wywalczony z bardzo dobrą drużyną po ciężkiej walce. Dlatego też uważam, że wynik remisowy jest wynikiem sprawiedliwym. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Dzisiejszy przegląd sportowy do trenera Fornalaka. Dlaczego Piast do przerwy tak słabo grał? Co się działo z tą drużyną? Bo oni praktycznie nie potrafili wyjść nawet ze swojej połowy. Jak się dowiem, to pan odpowiem. Żeby moja jasność, nie kazałem drużynie grać w ten sposób. Trenerze, a jak pan ocenia debiut Matuszka? Kilkuminutowy, ale... Nie straciliśmy bramki, więc Szymon spełnił swoje zadanie przez odkotyzowanego Kowalskiego w trudnym momencie, kiedy drużyna jest na zero z tyłu i zostaje trochę czasu do końca gry i w zasadzie wszystko się może zdarzyć, bo wynik jest otwarty, jedna drużyna i druga drużyna chciała ten mecz wygrać. Dlatego muszę być zadowolony z tego powodu, że spełnił to zadanie, które miał do wykonania w tym momencie na boisku. Dziękuję. Kolejne pytania. Jeśli nie ma pytań, bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia prawdopodobnie 17 października w Gliwicach. Będziemy podejmować Legię, wcześniej czekamy Puchar Polski.